Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy ciasteczka rozetki. Są bardzo smaczne i łatwe w przygotowaniu. Zapraszam na krótkie filmiki do wspólnego smażenia tych ciasteczek. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do misy przełożyłam 2 jajka, do tego szklanka mleka, 1 cukier waniliowy, do tego 2 łyżki octu, 1 duża łyżka mąki ziemniaczanej, 1,5 szklanki mąki pszennej tortowej. Szklanka ma pojemność 250 ml. Mieszam. Na koniec około 1/4 szklanka wody. Ciasto mamy gotowe. Foremkę na rozetki należy nagrzać w oleju. Jak już foremka jest nagrzana, lekko odciskamy olej. Uważamy, aby nie było w środku. Maczamy w cieście i szybko na olej. Jak już widzimy, mocno wysmażone rozetki, przewracamy je na drugą stronę. Te piękne kwiatuszki będą, no śliczne. Poczekamy chwilkę, aż wszystkie pięknie się usmażą. I po chwili można zmienić kształt rozetki. Kształt foremki do ciastek. Dobra, i te ciasteczka sobie wyjmujemy. Niech one już odciekną z oleju. W łatwy sposób uzyskałam talerz wspaniałych ciasteczek. Teraz, podobnie jak wcześniej, namoczyłam, nagrzałam foremkę, maczam w cieście i szybko na olej. Temperaturę podkręcamy oleju. Przepisu wyszły 3 pełne talerze takich właśnie ciasteczek. Bardzo ładne. One są chrupiące. Ciastka po wierzchu obsypujemy cukrem pudrem. Jeszcze je spróbujemy. Pyszne. Wspaniałe, mocno chrupiące ciasteczka. Do tego cukier pudre są przepyszne, rewelacyjne, łatwe w przygotowaniu. Idealne na przyjęcie karnawałowe i nie tylko. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.